spotkania z Panem Jezusem Chrystusem przed i podczas ukrzyżowania Pana Jezusa Chrystusa. Jednym z takich spotkań jest spotkanie Marii z Betanii, która namaszcza Pana Jezusa Chrystusa. Opisuje nam to Ewangelia Jana, 12 rozdział od 1 do 8 wersetu. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Pana Jezusa Chrystusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. Mamy tutaj przykład uwielbienia. Nasz Pan pojawiał się w wielu miejscach. W domach, w górach, nad morzem, w Jerozolimie i w Samarii. Wciąż na nowo chodził również do Betanii. Nie tylko po to, aby tam służyć, ale także, aby odpocząć. Teraz był tam ostatni raz przed swoją ofiarną śmiercią na krzyżu. Te wspólne spotkania w Betanii zawierają pouczenie odnośnie zgromadzania się. Łazarz przedstawia ducha społeczności, Marta ducha usługiwania, zaś Maria ducha uwielbienia. To potrójne nastawienie powinno cechować wszystkich wierzących, kiedy zbierają się do imienia Pana Jezusa Chrystusa. Trzykrotnie Maria zasiadała u stóp Pana. Po raz pierwszy słuchała Jego słowa, drugi raz powiedziała Mu o swojej biedzie, a za trzecim razem namaściła Pana. Miejsce u stóp Pana Jezusa Chrystusa polecamy wszystkim Jego umiłowanym. Jest to miejsce, gdzie nasze serca są poruszone przez Jego Słowo, a nasze dusze mogą odnaleźć spokój. Namaszczenie Pana Jezusa Chrystusa przez Marię było wyjątkowe i świadczyło o głębokim zrozumieniu jej i tej godnej zauważenia kobiety. Swoim zachowaniem wyrażała ona, że osoba Pana Jezusa Chrystusa jest dla niej nieskończenie kosztowna. Ona wiedziała, że nienawiść i wrogość wobec Pana Jezusa Chrystusa była coraz większa. Ona wiedziała, że nienawiść i wrogość wobec Pana Jezusa Chrystusa były coraz większe i mogły doprowadzić do Jego śmierci. Podczas tego uroczystego momentu wylała na Pana Jezusa drogocenną maść. Maść pachnidło. Pachnidło to przypomina nam o cudownej woni, która przez cały czas znosiła się do Boga od czystego i posłusznego człowieka Jezusa Chrystusa. Wyborna jest wonność Twoich olejków. Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Także mamy tu słowo nard. Nard pokazuje serce, które pojmuje nieco z doskonałości Pana Jezusa Chrystusa i wznosi uwielbienie ku Bogu, wznosi uwielbienie w kierunku Boga. Dopóki król jest przy stole biesiadnym, mój nard wydaje swą woń. Sprowokowani przez Judasza Iskariotę, uczniowie mówią o rozrzutności. Pomyślmy jednak, nic z tego, co zostanie uczynione dla Pana Jezusa, nie pójdzie na marne. Pan wystawił Marii wspaniałe świadectwo.